No witam, kolejny odcineczek się zaczyna z Unitro ZRK. Patrzcie jaki stan. Ja jestem normalnie pod wrażeniem, wiecie. Czekajcie, bo tutaj trochę gra tu u mnie różnych rzeczy. Jestem pod wrażeniem. Ładnie zapakowana przyszła w kartoniku i ładnie opisana jest kartka z adresem zwrotnym. Amplituner AT9100, zmieniony panel na AT9115, faktycznie. Zobaczcie. I teraz tak, przestrojenie tunera AT i wskaźnik poziomu sygnału się zacina. Od razu mówię, że z tym wskaźnikiem poziomu sygnału nie wiem, czy uda mi się go, jeśli czyszczenie nie pomoże, to po prostu nie ma takiego wskaźnika. Nie wymienię, bo nie mam. Sprawdzimy też jeszcze tutaj jego podświetlanie i magnetofon deck. Lewa kieszeń, tak? Dobrze czytałem? Lewa kieszeń nie przewija. I ogólny przegląd magnetofonu M9201. Prawdopodobnie ustawienie głowic i sprawdzenie stanu technicznego pasków, gumeczek, bo już mogą być spartniałe. No kurczę, piękny stan tego amplitunera. Jestem pod wrażeniem. 9115, 9100, praktycznie środkiem się niczym nie różnią te tunery. Troszeczkę końcówka mocy się różni od 9115, od 9100. I wiecie co wam powiem, ta 9100 bodajże była troszeczkę mocniejsza, chociaż było bardzo to podobnie wszystko zrobione. Konstrukcja cepa, końcówka mocy, także mocno, głośno i daleko, że tak powiem. Tak, a la po rusku. No nie mogę się, kurde, nadziwić, no. Pokrywka widać malowana. Piękny stan, dobra. Ja się biorę za tunerek dzisiaj. Dobra, rozkręciłem, podłączyłem. Podłączyłem głośnik, na razie taki, bo nie znam sprzętu. I cisza. Kompletna. A miało być tylko przestrojenie. No dobra, zaraz będziemy zaglądać, co się dzieje z zasilaniem. Włączmy go tutaj. No nie, ciekawa sprawa. Czy żeby coś podczas przesyłki było nie tak? Musimy się dobrać tam do tych bezpieczników pod spodem. Odkręcić spód i zobaczyć, co się dzieje, co mu się dzieje. No i dobra, po rozkręceniu, po rozebraniu jest taki motyw. Tutaj nie wiem, czy to były zwarcia, czy nie były zwarcia, ale zdjąłem to pokrywę, żeby przeglądnąć wszystkie przewody od 220, bo waliło tutaj bezpiecznik na końcu. Ale to nie jest tego wina. Jest uwalona końcówka mocy albo zasilacz, trzeba będzie sprawdzić. Zdjąłem zasilanie z transformatora i już jest ok, czyli napięcie z transformatora już wychodzi. Zobaczcie, tuner się nawet włączył i odpalił, ale po założeniu mam totalne zwarcie. Słuchajcie, nie wiem, czy będzie słychać, czy nie. Zasilacz tam leży. Czekajcie moment, może o tak, o. Spróbuję to. O. Transformator aż burczy, a tutaj mam totalne zwarcie na wzmacniaczu, czyli wzmacniacz jest kompletnie, żeby nie skłamać, czy kompletnie, ale jest uwalony. Być może jest zwarcie gdzieś jeszcze na kondensatorze lub mostek prostowniczy, z tego co tutaj widzę, tu jest 3-amperowy stary mostek prostowniczy, jest ubity. A najszybciej tranzystory mocy. Kondensator jest troszeczkę rozpuchnięty, aż wypchnięty, także może bić i kondensator.
robi zwarcie i dlatego mogło posadzić mostek. Jeszcze zobaczymy, zaraz się wszystko okaże, tylko transformator trzeba skręcić. I to by było tyle, no, na razie. Zaraz będziemy tutaj... O, a miało być tylko przestrojenie, panowie. Kolejna końcówka. Kolejny wzmacniacz. Do kompletnego, do kompletnej, no, przeglądu naprawy, no. No i tak, panowie, wyjąłem końcówkę mocy. Przebadałem przed chwileczką mostek. Mostek o dziwo jest sprawny. Przebadałem te tranzystory i mają przebicie. Zobaczymy jeszcze tranzystory mocy w prawym kanale zaraz. I no tak, tak jakbym myślał. Zaraz będę dzwonił do właściciela tego sprzętu. Czy on dla niego grał? Ale nie grał, no. Jeśli są przebite, to na pewno nie zagrał. No dobra, zaraz się okaże wszystko. Weźmiemy tylko telefon i zaraz zadzwonimy, czy go robić, co z nim robić, czy go naprawiać. No, bo zaczynają się robić po prostu koszty, no. O, znalazłem babola, że tak powiem, co tutaj robiło zwarcie. I teraz tak, patrzcie, nie wiem, czy to będzie widać, czy nie będzie widać, bo może być, że jest za blisko kamerka. Momencik. Ustawię to mniej więcej w ten sposób. Tu jest miernik. Zresztą miernik to usłyszycie. Słuchajcie, jest tak. Podniosłem kolektory i bazy tranzystorków. I co do czego, to się okazuje, że tranzystorki są sprawne. Tak na razie, zaraz będę jeszcze wszystkie jeszcze raz przebadam, bo nie jestem pewien. Przebadam właśnie tranzystorki. Baza kolektor jest, baza emiter jest, zaporowo. Ok. Jeszcze jeden, ostatni PNP. Jest. Jest. Ale przełączmy sobie na piszczałkę i jest tak. Dotykam do radiatora, do śrubki mam przejście, do tranzystora nie mam przejścia. Do śrubki mam przejście i do tranzystora mam też przejście. Czyli podkładka mikowa, ktoś nieumiejętnie pod ten tranzystor założył podkładkę. Tu ok, śrubka ma, tranzystor nie ma, kolektor tranzystora, tranzystor nie ma. Nie wiem, czy wszystkie podnosić i sprawdzać. Pasty silikonowej tutaj nie ma, tu na jednym jest pasta silikonowa z tego co widzę, właśnie na tym, który ma przebicie. Jeszcze raz, kolektor do nóżki, jest zwarty, czyli mamy, że tak powiem, usterkę, która po prostu powodowała zwarcie zasilacza i wywalanie bezpieczników. Nie wiem, czy to przy transporcie się stało, czy już było wcześniej to tak namieszane. Teraz go sobie stąd wyciągniemy, ten tranzystor, i wymienimy podkładkę. Słuchajcie, i ta tulejka jakaś taka dziwna, taka jakaś upiłowana. Teraz wyciągnę, bo już tu mam dwie nóżki odlutowane. Wyciągnąłem tranzystor. Podkładka niby wygląda na całą. Niby. Pasty nawalone na dykt. Niby jest cała, ale nie jest cała. Kurczę, nie wiem, czy zobaczycie. Przebiło podkładkę. I to przebiło napięcie podkładkę. Widzicie te czarne zwęglone? Musiał ktoś się nie wpatrzeć i po prostu przycisnął kawałek cyny pod tym tranzystorem. Bo tranzystor, jeszcze raz sprawdzimy, zaraz jeszcze raz go sobie
nawet w miernik go włożę i zobaczymy, co się będzie, co pokaże. Czy on jest jeszcze sprawny? Jest sprawny. 147 wzmocnienie, 508 miliwolt UF, nie? Czyli natężenie miliamper. Miliwolt, sorry, baza kolektor. Kolektor emiter. Tranzystor wychodzi na to, że jest sprawny. Tylko że podkładka ma przebicie. Słuchajcie, nie wiem, czy to pierwsza lepsza osoba by wyczaił, o co chodzi. Pewnie to od razu było pierwsze. Tak przebiło, nie wiem, czy widać, czy nie widać. Tak przebiło podkładkę. Normalnie jestem w szoku. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Ale tu po prostu musiał wlecieć jakiś opiłek metalu pod tą podkładkę. Tu trzeba dobrze wszystko wytrzeć. I tak samo przy okazji, jak już to wymieniam, to wymienię i od razu tą tulejkę, bo ta tulejeczka też taka skąpa, niecały milimetr może ma ten kołnierzyk, a ten tranzystor niestety ma z 2 mm, 1,5 mm. Dobra, słuchajcie, wyczaiłem usterkę, nie będzie aż takich kosztów, tranzystory są całe, tylko zobaczymy, czy to teraz wszystko mi zagra tak, jak powinno być. Przede wszystkim te rezystory emiterowe jeszcze trzeba posprawdzać, bo jeśli tu już była ingerencja w końcówkę mocy, bo była ingerencja w końcówkę mocy, bo już widać właśnie, że ten tranzystor i ten tranzystor był wymieniany, a te dwa były sprawne, nie? No, tak jakby ktoś lewy kanał, nie. Ten był wymieniany, bo jest pasta, i ten, który miał zwarcie, jest pasta. Tak jakby ktoś lewy kanał robił, prawy też jest tak. Ten tranzystor jest Motorola, a ten jest też niby z literką M, ale też jakiś inny nadruk ma. Nie jest z tej samej serii, także to jest... Zobaczymy. Jak się uda to poustawiać, żeby to miało ręce i nogi, to tak, to zostają tranzystory, a jeśli nie, to po prostu będziemy parować, no, dobierać te tranzystory. Wstawiać nowe, tylko że z jednej serii, no, spróbujemy dorwać. Akurat dobrze się składa, bo jeszcze do tego DA4041 są te same tranzystory zamówione. Także w poniedziałek, dzisiaj jest weekend już, w poniedziałek pewnie będzie do odesłania już ta wielka przesyłka, ta tutaj, która tutaj stoi. Nie wszystko zostało zrobione, bo część jest w takim stanie, że masakra, że tak powiem, no, po pożarze i tam jednego wzmacniacza bodajże nie ogarnąłem. Drugi leży rozebrany, czeka na swoje lepsze dni. I teraz co poza tym? Tu jeszcze trzeba zobaczyć, jak wyginać ten ekran dookoła, to blachę, bo jest, tu na przykład dostrzegłem też zwarcie. Tu jest ładnie odgięte w drugą stronę, ale tutaj było ewidentnie, to było zagięte aż na zwarciu. Także musiała być ingerencja już w ten wzmacniacz i... A zresztą widać było nawet po tej cynie, jak jest nawalone. Ja już tu pościągałem trochę cyny. Tutaj mi o spadło na ziemię z odsysacza. Dobra, to by było na razie tyle. W następnym odcinku zajmiemy się dalszą częścią tego wzmacniacza. Jak ruszy, nie? Czas na reklamę. Pozdrawiam.